Pytanie, skąd, dokąd podróż? Z Katowic do Bielska-Białej. Wracam z uczelni właśnie. Czyli z Katowic z uczelni do domu do Bielska. Tak. Jaki kierunek? To na AWF-ie taki troszkę sportowo-medyczny, aktywność fizyczna i żywienie. Często jeździsz pociągiem? No, teraz na uczelnię to każdego dnia. Co ci odpowiada w tych naszych pociągach, a co można by było zmienić w Kolejach Śląskich? Jakieś uwagi, pomysły? Podoba mi się to, że akurat no, jak wsiadam w Bielsku, to zawsze mam miejsce do siedzenia, a też zawsze sobie powtarzam na uczelni. No to też mi pomaga. No i chyba szybki dojazd, bo nie trzeba stać w korkach mimo wszystko na uczelnię. Taniej jest też niż samochodem, to na pewno. A co mi się nie podoba, no to może czasem często się spóźniają, no ale to wiadomo, że wynika to z różnych sytuacji. A tak poza tym to myślę, że jestem zadowolona. Czy sporo twoich rówieśników wybiera właśnie kolej? Tak. Ja też jeżdżę z różnymi znajomymi właśnie na uczelnię i wszyscy jeździmy pociągiem. Czy poza nauką, to czym jeszcze się zajmujesz jadąc pociągiem? Jadąc pociągiem? No to słucham muzyki, czytam książki, chociaż teraz raczej zazwyczaj no to się uczę. Albo no dzisiaj jadę sama, ale tak zazwyczaj to z chłopakiem, no to sobie rozmawiamy albo coś. Jak myślisz, czemu kolej zyskała popularność? Dlaczego coraz więcej osób wybiera właśnie ten transport? No właśnie mi się wydaje, że dużo ze względu na korki, jak się jeździ samochodem, to na pewno. I no nie wiem, mi na przykład odpowiada cena, patrząc na ceny paliwa. No tak mówię o sobie, bo tak ciężko stwierdzić. No. Czy jadąc pociągiem czujesz się bezpiecznie? Tak. No nie czuję się niebezpiecznie, więc chyba jest okej. A zdarzyła ci się jakaś zabawna historia, jakaś nietypowa, coś takiego wyjątkowego, co zapadło ci w pamięć w trakcie jazdy? Coś takiego się wydarzyło? Nie. Ciężko mi sobie teraz przypomnieć tak na spontanie, ale na pewno można często różne opowieści od innych ludzi już tak jakoś zaczepiają, ale to jakby nie jest nic złego, tak bardziej na plus bym powiedziała. Zawsze się można czegoś dowiedzieć, pośmiać.